Siemaneczko. Siemaneczko, siemaneczko. Witam bardzo serdecznie. Czy mnie dobrze słychać? Bo ta muzyka w grze jest zarąbiście głośna. Chyba będę musiał troszeczkę przyciszyć. No, tak lepiej. Jeżeli mnie dobrze słychać, to dajcie znaka na czacie. Jeżeli nie, to też dajcie znaka, bo mówię, nie wiem, nie wyczuwam tutaj, nie wyczułem jeszcze, kurczę, tego całego dźwięku. Kurczę. Dobra, słuchajcie, kurde, lecimy z tym tematem. Dark Souls 3. Nowa gra. I lecimy, zapowiadane już od jakiegoś czasu. Widzę, że czat elegancko działa, Ariadne już jest, siemanko. Where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. Muszę w ogóle zorientować się, o co w ogóle chodzi w tej grze, słuchajcie. W sensie... O co chodzi? No, przyznam się szczerze, że ani razu nie grałem w żadne Dark Soulsy, kurczę, powiem. Tak jak już w sumie mówiłem do tej pory. Jaki błąd masz? And the reclusive lord of the profaned capital. Ja sobie odpaliłem teraz streamka, że tak powiem, na telefonie, żeby sprawdzić, że wszystko jest git i u mnie wszystko git. Bo do tej pory na YouTubie sobie to streamowałem, na Twitchu streamowałem to tylko raz. Kurde, zapowiada się zarąbiście. Ariadorku, jaki błąd ci wyskakuje? Powiedz z tymi. Zdradź mi ten sekret, co za błąd ci wyskakuje. Słuchaj, błąd ze streamem, czy z czym błąd? Czy coś zepsułem, czy czegoś nie zepsułem? I don't know. Słuchaj. Dobra, w międzyczasie tak, mamy tutaj jakiś kurde kreator postaci. Zaraz sobie, kurczę, zrobimy elegancko postać.
Mogę sobie, kurczę, tutaj oglądać tego swojego... tego swojego rycerzyka, no, kurwa. No dobra. Jaki błąd, powiedz mi, ci wyskakuje? Bo jak mi nie powiesz, to nie będę wiedział, jaki błąd. Dobra, płeć, mężczyzna, wiek, dojrzałość, starość, młodość. Czy to ma jakieś znaczenie? Chyba nie. Nie będzie młodość. Witaj w kręgu, przyjacielu. Siema, Reni, dzięki za followka. No i jest elegancko, 10 followków, kurde. No i kurde, elegancko, dzięki wielkie. Dobrze, klasa... ja nie wiem, czy klasa ma... a, klasa ma jakieś znaczenie, kurde, dobra, to już tak. To już tak, rycerz, no dobra, słuchajcie, czym się, że tak powiem, ten rycerz tutaj wyróżniał? Witalność, dostrojenie, matko boska, ile jest tutaj różnych jakichś, kurna, perków? Poziom. Witalność, dostrojenie, wytrzymałość, wigor, siła, zręczność, inteligencja, wiara. Kurde, bele. Żałuję, że się nie przygotowałem z tego w ogóle do tej pory. Najemnik. Najemnik i rycerz to widzę, że tak podobnie w sumie. Chociaż ten rycerz ma większy wigor i większą siłę trochę. Dobra. Do tego jakiś wojownik, herold. Zabójca, czarodziej. Piromanta, matko boska, ludzie, nie wiem co wybrać. Teraz tak. Wydaje mi się, że pierwsze co to bym sobie poszedł po prostu rycerzem. Bo pierwsza lepsza klasa, nie? Jest w sumie. A ja nie chcę się tutaj teraz przez następną godzinę zagłębiać we wszystkie klasy, bo to mi zajmie, no tak jak mówię, z godzinę to minimum zajmie, ja to wszystko obczaję. Wojownik najlepszy na start? No słuchaj, może być i ten wojownik, może być rycerz, może być wojownik, mi to tam rybka, nie? Poziom 7, witalność 14, czyli widzę, że on ma najwięcej witalności chyba, tak? Ze wszystkich. Dostrojenie. A co to jest to dostrojenie? Kurde. Strasznie śmiesznie to brzmi, dostrojenie do czego? Wytrzymałość, wigor, siła 16, zręczność 9. Inteligencja 8, wiara 9, szczęście 11. Poważnie jest tak źle, że nie da się oglądać? Kurczę. Mamy kogoś jeszcze na czacie, kto mógłby potwierdzić, że są lagi? Bo ja mam odpalonego streama u siebie jeszcze na drugim urządzeniu i jest wszystko git. Więc może tam, wiesz co, u ciebie coś jest nie tak. Dajcie mi jeszcze sekundę, bo tak jak mówię, u mnie z tego co widzę jest wszystko w porządku. Nie ma lagów. Przede wszystkim sobie muszę trochę grę przyciszyć. Nie, no jest wszystko w porządku. Ewentualnie, no nie wiem, jak przełączam między oknami sobie na kompie, no to może faktycznie jest tam moment takiej zwierzchni, ale to...
ale to nie wiem, dlaczego tak jest. Witaj w kręgu, przyjacielu. Dobra, wybieramy tak. Klasa miał być wojownik, cyk. Dar pogrzebowy, cokolwiek to jest. Pierścień z małym czerwonym kamieniem, zwiększa życie. Odnawia wszystkie pożyteczne rzeczy dolegliwości. Co tu jeszcze jest? Odnawia wszystkie PZ, to jest spoko pewnie. No ale to jest lepsze, bo leczy wszystko, odnawia wszystkie PZ i leczy dolegliwości. A to tylko leczy, odnawia wszystkie PZ, więc ja nie wiem jaka to jest różnica. Jakaś bomba. Ognisty klejnot. Wojownikowi przyda się bardziej niż ładne błyskotki. Okej. Okay. Bezpańska dusza. Zardzewiała moneta, dar pogrzebowy przynoszący szczęście po śmierci. To nie, bo to gry sieciowej. Pozwala się stopić z tyłem, choć tylko jednokrotnie. Aha, no to spoko. No mi się najbardziej podoba to boskie błogosławieństwo w tej chwili. Dobra. To są jakieś presety, widzę, tych wszystkich tych postaci. Widzę, że to nie jest jak w Skyrimku, że sobie można wszystko elegancko tutaj po... Jezu, jakie brzydkie te mordy wszystkie są, nie? To co to jest? Weźmy coś normalnego, co? Ten był w miarę normalny chłop. Siema Dexter. Słuchaj, bo tu mi... Kurde, Ariadorek mówi, że coś się tnie na tym Twitchu, że mi się stream tnie. No ja mu nie wierzę, ja mu nie wierzę po prostu. Weź daj znać, czy u ciebie jest wszystko git. Że wszystko git? Czy nie, że jest chujowo? Dostałem feedback, że jest wszystko git. Z zewnątrz. Dobra. No to nie wiem, Ariador, to u ciebie coś jest nie tak. Bo... No bo tutaj wszystko gra. Dobra, no to nie wiem, mi się ten... No, nie ma to żadnego znaczenia, kurde, no plebejusz, no niech będzie. No już taka twarz niech będzie taka zwykła. Bo one są brzydkie, te wszystkie te mordy. No jakiś w ogóle sparzonych typ. Budowa ciała. Tęga górna część. No to jak wojownik, to musi być trochę tęgi, nie? O, dobra. Wygląd. Płeć już mamy, wiek. Mamy głos. Próbka, X. Dobra, nie będzie. Sylwetka, muskularna, standardowa, muskularna budowa. Nie będzie, dojebany. Włosy na ciele. Niech będzie, niech ma dywan. Głowa. Szczegóły budowy. Nie będę się w to bawił, co? Brązowy kolor skóry, nie, znaczy bazowy kolor skóry też będzie git. Kolor skóry. Niech będzie, szczegóły twarzy. Nie chce mi się kurczę ten. Nie chce mi się kurde kombinować. Kiedy gotyczka nagrywamy? No, możemy nagrywać, słuchaj, jutro, pojutrze, kiedy ci tam pasuje. Najlepiej w ciągu dnia, tylko że ty pewnie w robocie jesteś, nie? Pewnie. Nagramy. Oczywiście, że tak. Ale mam jeszcze chyba ze dwa odcinki, kurczę, do zmontowania.
Jeden już jest praktycznie cały zmontowany, będę musiał go tylko wrzucić. Dobra, słuchajcie, wybrałem tak, nie wiem czy dobrze wybrałem, wojownik i boskie błogosławieństwo, jeżeli ktoś ma jakieś zastrzeżenia, albo ktoś ma jakieś, nie wiem, słuchajcie, małą podpowiedź, to może to chętnie wysłucham, bo ja jestem, że tak powiem, totalnie zielony. Ale wydaje mi się, że jest git. Już zapomniałeś, co my tam robiliśmy? No jak mogłeś... Nie, czekaj, co my tam robiliśmy? W klasztorze się bawiliśmy, jeśli chodzi o Gothica w tej chwili. Stary, już dawno gildia jest i tak dalej. Także kurde, chłopie. Dobra. Słuchajcie, zakończ tworzenie. Cyk. Zobaczymy, co z tego będzie. I to może dobrze, że nie grałeś w Soulsy ani w Bloodborne'a. No może masz, wiesz, jeszcze nie masz zrujnowanej psychy. Ja na przykład pierwszy raz gram właśnie w Soulsy i jestem zesrany. Po tym, czego doświadczyłem w Sekiro, to... No to... To raczej nie napawa mnie to optymizmem. Dobra, słuchajcie, najpierw sobie muszę ogarnąć sterowanie w ogóle, bo tak. Jak to działa? Przypisanie klawiszy. Sprint, skok w tył, przewrót B. Dobra. Kamera, no to kamera. Skok to jest L-ka, dobra. Zmiana zaklęcia, zmiana szybkiego przedmiotu, zmiana broni w prawej ręce. Atak pod R-ką. Ja Bloodborne'a w ogóle nie widziałem, wiesz? W sensie słyszałem, że jest coś takiego i że jest ultra trudne, ale w ogóle nie mam pojęcia, co to jest. Silny atak RT. Który to jest RT? A, dobra. Silny atak RT. Atak prawa ręka R. Aha, dobra. Użyj przedmiotu X. Jezu, to jest kurna strasznie skomplikowane, czyli tak. To jest lekki atak. To jest silny atak. To jest przewrót. Przeczytaj wiadomość, dobrze. Namierzanie, porzucenie celu R. A, dobra, okej. No okej. Coś z niego dropi? Krok w tył. A, krok w tył to jest po prostu B, albo tam, dobra. Dobra, no dobra, oni w ogóle na strzała na razie schodzą. Co to są R8? Co to są R8? Jakie R8? W sensie, ja na padzie w ogóle gram, nie? Niech cię nie zdziwią jakieś... Tutaj te, bo gram na padzie od Xboxa. Bo ty jesteś PS player, nie? To jesteś przyzwyczajony do tego, że ty masz jakieś tam, wiesz, inne pewnie, nie? Że tam przyciski. No, już pierwszy raz mnie coś dźgnęło. Słuchaj, powiem tak. Chwyć prawą broń oburącz. A, czyli mogę bez tarczy grać. Dobra. Słuchaj, wszyscy mi mówią i nawet producenci tej kurde gry mówią, żeby grać na padzie. W sensie zalecana jest gra kontrolerem, nie? No to gram. No dobra. Użycie przedmiotu. Czyli tak. Użycie przedmiotu to jest użycie tego przedmiotu, który jest na dole. Rozumiem. Ten, który jest aktualnie na samym dole, w tym menu po lewej stronie, tak? Zmiana przedmiotu. Okej. No dobra, czyli jak... Aha, dobra, czyli jak nacisnę X, to użyję tej butelki. Okej, dobra, w porządku. Jasne jak słońce, przynajmniej na razie.
Co to są te ogniska? Odnowa peżety i zapasu Estusa. A, to jest taki checkpoint pewnie, nie? No dobra. Podczas sprintu. A który to był sprint w ogóle? Kurde, bo muszę sobie sprawdzić. O no, na Streja wpadnę, na pewno. W ogóle ten... W ogóle to nie jest tak, że ja nie umiem grać padem, bo umiem grać padem. W sensie umiem, no... Jakby grałem wiele gier już na tym padzie, tylko po prostu akurat... Nie grałem w tego typu gry, znaczy w takie solsy, nie? Ani tego typu rzeczy. Gdzie są te... Słuchajcie, ja chcę się dowiedzieć, jak się biega. Nie tu. Przypisanie klawiszy. Bieg do przodu, L. No to przecież robię. Ale sprint, nie bieg do przodu. Dobra, nieważne. Jezu, generalnie po tym jak się grało w Wiedźmina, to ta gra wydaje się tak toporna. W sensie taka strasznie mało dynamiczna. A, sprintman pod B. Ej, kurde, dziękuję bardzo. Po tym Wiedźminie ta gra wydaje się tak, tak mało dynamiczna, że to jest zgubne. No i dobra, tylko ja bym chyba musiał użyć sobie jakiegoś tam, nie wiem, butelka Estusa, tak? No, jest git. Dobra. A to coś daje ciekawego? Może to jestem ja z przyszłości, który ginie. I don't know. Czy to jest jakiś boss? Na szczęście nie, jeszcze nie. No dobra. Dobra, tu nie. Niech pomyślę. Plama krwi. Ja je muszę podotykać się wszystkie? Co? No dowala. Dobra. Chłopie, ja bardzo chciałbym wiedzieć, o co w tym chodzi. W sensie generalnie, no to tyle co żeśmy na razie, tyle co żem obejrzał, kurde, to intro, nie? A, dobra, okej. Tyle coś, tyle co żeśmy się dowiedzieli z intro, czyli niewiele. O kurde, dobra, on teraz... Aha, dobra, no i co? I zaczynamy chyba przedstawienie, nie? No, Eren wszystko wypunktował. Zabić wszystko i wszystkich. I nie dać się zabić przy okazji. A i żyje! Jakimś cudem. Zajebiście. Jest pierwszy dead. Już mi się to podoba. I co ja zrobiłem? Aha, spadłem sobie. A tu się... A, bo tu można spaść w ogóle chyba, nie? No to super.
Ale no, słuchaj, no ja nie wiem, dlaczego u ciebie to nie działa. Jakby no, nie jestem w stanie ci, jakby, no nie wiem, no za bardzo... Nie jestem w stanie ci za bardzo, kurde, odpowiedzieć na to pytanie, no bo u wszystkich działa, tylko nie u ciebie. Więc na spokojnie, no musisz zobaczyć, co tam ci nie działa i już, no. Dobra. Dobra, X. I na spokojnie, i nie trzeba, wiesz, nie trzeba wulgaryzmami walić, nie? No nie działa, to nie działa, trzeba naprawić. No i co? Przejść przez mgłę. A wcześniej nie było żadnej mgły. Dobra. Aha, bo ja mam tą staminę, żeby się nie wygłupić. Kurde, tu trzeba naprawdę... Ja pierdzielę, jak on mnie rucha. Fajnie. Co jeszcze? Już kurna nie lubię tej gry. Nie potrzebuję odpoczynku. To nie tak. Dobra, fajnie, że to przynajmniej obszarowo jako tako bije. Może spróbuję inną przeglądarkę sobie odpalić. Czy coś. Albo właśnie przez aplikację jakąś. Spróbuj przez aplikację Twitcha. Masz w ogóle apkę Twitcha, bo może nie masz. Kurde. Czy ja mam jakieś... A, nie da się tego zapauzować w ogóle. O matko. Może ja mam jakąś blokadę? Się nie blokadę, tylko kurde. Może da się parować te jego ataki w jakiś sposób, chociaż wątpię. A co jest to zielone? Nie wiem. Ożeż ty kurde. No nie, no jak ja mam z tym walczyć? No przecież co to jest w ogóle? Niech mi ktoś wyjaśni, jak ja mam z tym kurna walczyć. Ja pitole. Czy nie nałożyłem jakichś ograniczeń? Nie, nie nałożyłem żadnych ograniczeń. Duszę zbierasz, jak zginiesz, to opuszczasz je. Potem możesz je podnieść. A na czym polegają te dusze?
Tak, tak, ja wiem, tylko... tylko nie pamiętam, do czego one mi są potrzebne, te dusze, nie? Specjalnie. To jest do kupowania jakichś przedmiotów, czy coś takiego? A, waluta. No, to tak jak myślałem, do jakichś tam... do kupowania różnych rzeczy, tak? Dobra. Fajnie. Nie no, zajebiście. O kurde, tego jeszcze nie było. Chyba umieram. A nie, dobra, jeszcze żyję jakimś cudem. No nie, no kurde, to jest... O, żeż ty w dupę! Ja się muszę nauczyć po prostu chyba tych wszystkich jego ataków. Aha, fajnie. Moja rada jest taka, albo... zaktualizować sobie... Cholera. Albo zaktualizuj sobie aplikację Twitcha, albo spróbuj, nie wiem, się jakoś zalogować jeszcze raz. Dobra, teraz to ja muszę chyba do ogniska z powrotem pójść, żeby sobie żydko odnowić. O ile tak się da. O, da się, zajebiście. Albo nie wiem. Jakby no, bardzo chciałbym ci pomóc, ale nie wiem jak ci pomóc. Bo wyskakuje ci nieoczekiwany błąd, który może oznaczać kurde wszystko. Aha, dobra, czyli to jak poszedłem do ogniska, to... Aha. Czyli jak ja chodzę do ogniska, to oni się respią. No dobra. No to kurna nie fajnie. Wydaje mi się, że mogę się bronić tarczą w jakiś sposób. Muszę to ogarnąć, jak się bronić. I nie wiem czemu, ale odnoszę nieodparte wrażenie, że łatwiej by mi się grało na klawiaturze. Jak się broniło? Przypisanie klawiszy. To nie, atak. Broń dwuręczna, to nie. No gdzie to jest? Interakcja, nie. Poczekajcie, będę klikał wszystko po kolei, bo ja nie jestem jakiś, albo jestem ślepy, albo... Dobra, już mam. Jest git. O, w ten sposób. Up. Dobra. Jezu, to sterowanie jest tak nieintuicyjne momentami. Muszę się przyzwyczaić, muszę się po prostu przyzwyczaić. No, bo lewa ręka to jest LB, a prawa ręka to jest RB. To już wszystko jasne. A mogę jakoś, nie wiem, auto namierzanie przeciwników włączyć sobie, bo to mi dużo ułatwiło. A mam auto namierzanie, nie wiem. Auto namierzenie nowego celu w razie śmierci poprzedniego. A teraz mi nie namierzyło. Trochę słabo. Dobra. Ja mam pada od Xboxa. Dobra.
Dobra, rozumiem, że trzeba go przeczekać, aż on uderzy ze 3 razy i potem mogę go atakować, tak? Nie, mi się kurwa cały czas myli ten odskok z atakiem. Ja nie wiem dlaczego. Zamiast odskoku to naciskam atak, a zamiast ataku naciskam odskok. Ja nie wiem co się dzieje. Zaraz się kurwa na klawiaturę przerzucę. No bez kitu, to jest tak samo. Tu jakby Wiedźmin to jest tak dynamiczna gra w porównaniu do tego. Tam co chwila musisz skakać, unikać, coś tam, jakby no... Zupełnie inaczej się gra. O, coś się podniosło. A tutaj to jest takie toporne to. No tu też muszę unikać, ale tu w ogóle zupełnie inne hitboxy są, stary. Tu są zupełnie inne hitboxy. Tam nawet jak cię ktoś, powiedzmy, jak byłeś w zasięgu broni, to i tak mogłeś przeżyć. A tutaj bez szans, tutaj musisz zupełnie... Ej, dobra, chyba to skminiłem. Mam nadzieję. Albo i nie. O ty cholero. Kurwa no. To ja już wolę Gotika z tą swoją topornością niż to. No dobra, koniec potek, na moje nieszczęście. No i słuchajcie, nie wiem jak, nie mam pojęcia jak sobie z tym poradzić. Z tym co się teraz kurwa z nim stało. Przecież to jest... No co to jest? Co to jest, ja się pytam? Tego się nie da uniknąć, z tym się nie da, tego się nie da zabić. Dopóki on się nie zmieni w tą poczwarkę, to ja nie mam... Znaczy to jest git, ale potem to jest... Nie no, Goticzek to jest toporny na swój sposób, ale Gotik jest grą względem... Bardzo prosto w swojej toporności. No dobra. Czy coś te plamy krwi dają? Może to dają jakąś podpowiedź? Co zrobić? Dobre bombki. No tamten duszek chyba jakieś bombki używał. Tylko że ja nie mam chyba bomb. No tak. Dobra. Mam bomby? Nie mam. No co to jest? To chyba jakąś manę odnowiło. O dobra, on się znowu teraz zmienia. Ale nie mam energii, słuchajcie.
Nie! Uf, dobra. Nie, jestem już tak blisko. Nie! Jeden hit! Nie! Kurwa, leży! O Jezu! Się kurwa zakrztusiłem. No dobra, 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 kurde, no nie było aż tak źle, no. Chociaż muszę przyznać, że no... Łatwo też nie było. O kurde. Jak dotrę do, dotrę do kapliczki, to poszukać białego drzewa. Dobrze, poszukam białego drzewa. Otwórz menu. Zajebista podpowiedź. Nie no, teraz to już nie będę przerzucał streama na YouTube'a. Musisz coś poradzić, ten. Żeby ten Twitch się działał. No bo wszystkim działa, tylko tobie nie działa. No jakby... No nie wiem, no bardzo chciałbym ci pomóc, ale nie mogę, nie jestem w stanie po prostu, bo... No, no nie wiem, nie wiem. No ja wiem, że mnie nie... No dobra, no okej. O, a to co jest? To jest jakiś ziomaczek. Another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we're talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Słuchaj, odpisałem ci na czacie, bo wiem, że mnie nie słyszysz. Don't you think? Zapowiadałem, że będzie stream na Twitchu dzisiaj, nie na YouTubie. Już jakiś czas temu. Nowy poziom, rozmawiaj. Rozumiem, że... Aha, poczekajcie, a może... Bo rozumiem, że nowy poziom to będzie po prostu nowy level się otworzy, tak? I będę musiał gdzieś pójść. Czy nowy poziom to jest... To jest tak, że ja dostanę nowy poziom. Czekajcie, ja się tu jeszcze rozejrzę, bo ja jestem człowiekiem, który jest... Wychował się na RPG-ach i ja muszę wszystko obszukać dokładnie najpierw. Sprawdzić, czy tutaj może jest coś ciekawego. Exploration. Kurde bello. Dobra, tam słyszę, że ktoś jest. Dobra, tu jest z powrotem ta kobietka. Ty może przez jakieś VPN-a ty to oglądasz, czy coś właśnie, tak jak Dexter mówi. O! Dawaj jakąś fajną broń, gościu. Some journey, I'd wager. You'll require good arms.
Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. No shit. Wzmocnij broń, zaklnij broń, napraw wyposażenie. Napraw wyposażenie. Chyba nie. Wzmocnij broń. Wymagane dusze 280. Aha, rozumiem, że za te dusze to sobie mogę teraz białego drzewa. Tak, tak, będę szukał tego białego drzewa. Tylko zastanawiam się, czy sobie nie ulepszyć tego toporka, nie? A może sobie ulepszę, co? A nie, czekajcie, jakieś przedmioty są potrzebne do ulepszenia. Odłamek tytanitu. Nie mam czegoś takiego. No to jak nie mam, to trudno. Zaklnij broń. Tu też są potrzebne przedmioty. No dobra, no na razie nie mam. Na razie nie mam żadnych przedmiotów. Dobra. Pierwsze schody w prawo, jak się wchodzi. Jakieś przejście, tak? Tutaj? Czy wyżej? O. Okej. Mhm. Dobra, czyli tego białego drzewa poszukać. Ale zanim ja pójdę do tego białego drzewa, to po co mi to białe drzewo? Czy co? W czym ono jest takie fajne? No tu już byłem i tego drzewa nie było. O, tam też ktoś jest. Nie pogadałem z tym kimś. Czekajcie. A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I actually... Dobra, dawaj te swoje fanty. Kobieto. Kup przedmiot, sprzedaj przedmiot. Kup przedmiot. Co ona ma do sprzedania? Tarcza. Wiecie co, leje na to na razie. Dobra, kurde, jakieś drzewo. Białe drzewo. Schody, bo stąd przyszedłem sobie, nie? Czy nie? Wróć. Pierwsze schody. I będzie przejście. Tylko troszeczkę nie bardzo wiem, gdzie jest to przejście. Tu byłem, tam nic nie było. Tu też nic nie ma. No nie bardzo wiem, o co chodzi z tym drzewem, a ja nie chcę tego za bardzo przedłużać, bo... Bo zanim ja się tu ogarnę w tej całej logistyce, to minie na pół roku. Teraz tak. Dotknij plamy krwi, przeczytaj wiadomość. Ashen One produced the mark of Atoloth. Very well. Then touch the darkness within.
No halo. Dobra. Jak to działa? Mogę wydać ile? Gówno! Nie stać mnie. Czym nie stać? A nie, stać mnie, dobra, zajebiście. Witalność, wytrzymałość, wigor, siła. Zręczność. Może jakaś pomoc. Witalność, perzety. Cecha związana z PS. Co to są PS? Nie wiem. PS. A, PS to są te, to jest to niebieskie coś. Ale nie wiem, do czego jest to PS. To jest chyba do jakichś czarów, nie? Może do jakiegoś maga to się, kurczę, nie wiem, z jakimś magiem się to, kurde, robi. Cecha związana z energią, rozumiem. A, dobra, to jest to zielone, co nam pozwala atakować, ewentualnie robić uniki. Wigor, to jest obrona fizyczna. Udźwig, odporność na trucizny. Siła, no to atak, wiadomo. Zręczność, to jest... siła ataku skraca czas rzucania czarów i zmierza, to nie. To też nie. Nie. Dobra, moim zdaniem to tak. Vital. Tylko żeby się nie wystukać ze wszystkich, kurczę, dusz, bo one pewnie będą do czegoś potrzebne. To tak, trochę Vital. I może w atak? Nie, w atak nie na razie. Vital i wytrzymałość, może sobie wezmę, coś rzucę. Dobra. I gdzie ja teraz mam iść? Z nim rozmawiałem. Z nim sobie rozmawiałem. Słuchajcie, nie wiem, gdzie teraz, kurczę, iść. Nie jestem przy białym drzewku, bo, kurczę, nawet nie wiem, gdzie jest to białe drzewko. Przydałaby się jakaś minimapa w tej grze. Niestety... twórcy nie byli łaskawi, żeby aż tak ułatwić życie. Minimapy nie ma. Dobra, może te plamy krwi mi coś powiedzą. Albo gówno. Przyda się oko. Ale że co? Dobre, słabe. Dobre. No nie, widzę, że te plamy krwi to mi za bardzo nie pomagają. Może one są jakąś, słuchajcie, retrospekcją czegoś, jakiejś walki. Dobra. Może ten, nie, tędy też nie. Kurde, no zaraz ocipieje za chwilę, gdzie ja mam iść? Chcę stąd wyjść. Tu byłem, tam nic nie było. Dobra, wrócę do kowala. To będzie mój punkt startowy, że tak powiem. Czekaj.
rozmawiaj. A może to jest tak, że ja muszę, nie wiem, rozwinąć swoją postać do końca, żeby oni mnie stąd wypuścili. Nie no, słuchajcie, ja czytam ten czat. Czytam ten czat wasz, moi drodzy. Ale ja jestem na tyle upośledzony, że ja nie wiem, gdzie iść. W którą mańkę? Osadź kręty miecz. Może to o to chodzi? A, dobra, zobaczcie, kurde, ognisko. No dobra, jest ognisko i ja rozumiem, że teraz jest tak, że jak usiądę sobie do tego ogniska, to coś się zadzieje i w końcu stąd sobie pójdę. Ale teraz tak, podobno jakieś kluczowe jest białe drzewko. Gdzie jest to białe drzewko? Bo ja słyszałem tylko tak, pierwsze schody po prawej, trzecie przejście. Tylko, że od której strony te pierwsze schody? Bo dla mnie to są te moje pierwsze schody. Idę sobie. I pomiędzy kolumnami powinno być podobno jakieś przejście. Tylko, że... No tam było jedno, właśnie przeszedłem sobie obok niego i tam się zeskakiwało niżej. Tam nic nie było. I tu jest dokładnie ta sama historia. Więc zaczynam wątpić, że jest tu jakiekolwiek drzewko. Pam, 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 pam. Może. Może będę mógł wrócić sobie tutaj później, co? Dobra, podróżuj, destruj czar, organizuj skrzyd... Słucham? Spal fragment kości nieumarłego. Aha, nie mam. Podróżuj. Kapliczka zjednoczenia. Cmentarz popiołu. Dobra, cmentarz to jest to, gdzie żeśmy byli, więc rozumiem, że wysoka ściana. No to wysoka ściana. Cyk. No i dobra. Całkiem to, kurde, ładnie, muszę przyznać. Fajne widoczki. Dobra. Zmieniam zdanie. Dobra, jest ognisko. Czyli podejrzewam, że zaraz będziemy się z czymś fajnym tutaj znowu klepać. Oho, dobra, już coś widzę.
No siema. A, to nie są przeciwnicy. Ale to są, po cholera. Co do mnie? Aha, no to spoko generalnie. Czekajcie, pominąłem jakiegoś marudera, kurde bela. Halo. Co to za bezczelność strzelać we mnie? Syk. Aha, może jeszcze frytki do tego. Fajnie. O kurde. No fajny był ten pierwszy poziom. Ten pierwszy poziom mi się bardziej podobał. Na drugim poziomie już widzę, że mi... jakiś topór podniosłem. Na drugim poziomie widzę, że już mnie zaczynają... Zaczynają na mnie pluć. Powolutku. Podniosłem coś podniosłem. Wielki topór. Który jest fajniejszy? A, wymagane cechy 32 siły, tak? No niestety. Dobra. Nie to nie. No dobra. Nie można otworzyć z tej strony. Nie to nie. Zapominam, że mam cały czas te potki. No proszę. Dobra. Kurde, zapominam cały czas. Bożeż ty kurde, co się dzieje? Dlaczego? Wstałem kurna opluty, jak najgorsze śmieć w tej chwili. Przez jakiegoś podrzędnego szkieleta. Ja pierdziele. Przecież ten... Przecież ten boss kurde z pierwszego poziomu był... się zmieniał w to takie coś śmiesznego. W tą taką poczwarę. Z mackami. A tutaj jakiś podrzędny szkielet się w to zmienia? No i ja pierdziu, ludzie. Chore. Chore gówno. Dobra, udało mi się nie stracić życia tak jak poprzednio. Dobra, tego to tam nie było trudno obić. Znaczy to jest tak, że jak ja ich zabijam, to dostaję te punkty, te dusze zaginione, to działa. Aha, spoko, że kurde zrobiłem unik, nie? Ale kto by na to patrzył? No dobra, i co teraz? No nawet nie zdążyłem się podnieść, kurwa, co to było?
Kurwa, nie chce mi się. Nie no, chce mi się, ale no... Ale zaczyna mi się robić, kurna, troszeczkę przykro. Że mnie jakiś podrzędny szkielet, kurde, tutaj ubija. Czy co? Zrobię... Nie wiem. Zrobię coś ciekawego. Zagram sobie kurna klawiaturą i myszką przez chwilę. Zobaczę co się zadzieje. No w sumie spoko się mychą gro. Aha. Aha. Ej, nie, no spoko, zagrałem sobie przez chwilę myszką i klawiaturą i mi się w sumie spoko gro. Zupełnie inaczej niż padam. Może to jest, kurde, przepis na sukces w takim razie. Żeby grać się klawiaturą normalnie, jak człowiek. Jezu, jak się wkurwił. Ale to auto namierzanie, kurde, jakoś dziadowsko działa. Powinno mi auto namierzać następnego przeciwnika, jak poprzedni zginie. A wcale się tak nie dzieje momentami. To mnie troszeczkę boli. Aha, no i w ogóle ten... Tego nie ma co w ogóle próbować uniknąć, bo się nie da. Boskie błogosławieństwo to jest to, co mi... odnawia całe życie i te wszystkie jakieś efekty takie niefajne. Trzeba było po prostu szybko go ubić. Trzeba było po prostu szybciutko go hitnąć, zanim on się zmieni. Ja pierdziu. Iwad za bezcelowość. Dobra? Nie będzie. Dobra, czyli będę pamiętał, jeżeli oni się zaczynają zmieniać, te czarne cosie, to trzeba, kurczę, od razu na szybciocha próbować ubić to coś. Dobra, tam raczej nie, bo widzę że po teksturach, że tam się raczej nie idzie. Gdzie się idzie? Może tak. Na górę? Na górę jest zagruzowane. Więc raczej nie. Chyba, że... O, słuchajcie, bo jeszcze jest coś takiego jak skok, ale to nie działa. No dobra. Nope. Wygląda to, że troszeczkę utknąłem. Ale dobra, zaraz znajdę wyjście jakoś z tej sytuacji. No i elegancko. O kurde.
Ups. Dobra. No nie da się tego otworzyć, czyli trzeba ogólnie to otworzyć z jakiejś innej strony, od dupy strony, że tak powiem. Ogólnie słuchajcie, zarąbiście by mi się przydała jakaś minimapa w tej grze, nie wiem, jakaś wskazówka gdzie iść. Może trzeba powybijać ich tutaj wszystkich tych. Albo nie wiem, wspiąć się na górę, nie, chociaż to wątpię. Tu też jakaś wiadomość jest. Przed tobą twardy wróg. Słaby. Nie wiem, o co chodzi z tymi wiadomościami. Może trzeba wrócić. To inni gracze zostawiają? Ty. Może tak być. To nie głupie. Dobra, wrócę po prostu tam, gdzie byłem. Przy okazji tu jakiś się ostał jeden gościu. I może w drugą mańkę. O, tędy. Bo tędy jeszcze nie byłem. O. A może byś, kurde, oznaczył sobie przeciwnika. To by było miło. Mam wrażenie, że te szkielety to chyba lepiej parować, w sensie blokować tarczą niż tego unikać momentami. Dobra. Jest fajnie, coś... W końcu jakiś progres, uje. Dobra. Dobra. Bomba zapalająca, ej, spoko. Podtrzymywam te bomby. Mogę je sobie przepisać? Użyj, wyrzuć. Użyj. Nie! No głąbie! Inaczej. Zmień kategorię. Czekajcie, bo coś po mnie idzie chyba tutaj. Czy mi się wydaje? Nie. Wyposażenie. Dobra, dodałem sobie do menu tą bombę. Mroczny znak. Strać duszę i wróć do ogniska. Wygnaj upiora lub wróć do swego świata. Przywraca połączenie z innymi światami. Służy do zdobywania dusz. Dobra, najważniejsze, że przypisałem sobie tą... tą bombę. Do menu. Cyk. I co teraz? Na dół chyba. Nie widzę innego wyjścia. Cyk. Cyk. Elegancko. No i cyk. Witam. Wow.
Ty, one się mogą leczyć. Bezczelny. Już sepatki używał gnojek. Też se użyję. Wow, ale docz. Dobra, obczaiłem jak zmieniać targety. Wystarczy sobie delikatnie jednym jogiem sobie przesunąć w lewo lub prawo i wtedy oni się zaznaczają. Znaczy można sobie przeskakiwać między tymi zaznaczymi ludkami. Dobra, zarobiście. No, idzie jakiś kozak. Jest jakiś cwaniak? Najwyraźniej jest. Jakby próbuje mnie ubić. Ej, no kurwa, trzymałem tarczę. Kurde, bele. Trzymałem tarczę, nic mi to nie dało. O, shit, najgorsze jest to, że kurde, teraz muszę tam z powrotem biec. Przez te całe hordy tego całego dziadostwa. No znowu nie mogłem... I don't like it. I love it, love it, love it. No tak, ta tarcza część damage'a blokuje, ale... Ale to już było hamidło. Bo on nawet nie chciał, jakby moja postać nawet nie chciała tarczy użyć w tamtym momencie, nie? Zapraszam. Kurde, co on? Halo, proszę się uspokoić. Dobra, dwie potki jeszcze mam i no, idziemy na tego rycerzyka śmiesznego. Oś tu. Wspaniaczku. Niech no ja cię prześwietlę. O kurde. Niestety wytrzymałość mnie zdradza. Dobra, leży, jest fajnie. Chociaż on do najłatwiejszych gości nie należy. Muszę przyznać. Aha. Frytki do tego. Przed tobą ognisko. Świetnie, ocena negatywna. Tu można spaść, to nie jest tak, że są niewidzialne ściany, słuchajcie. Nie, to jest jak w Wiedźminie, sobie grałem w Wiedźmina, a tam niewidzialne ściany mnie blokowały, a tutaj to... No nie ma tak dobrze. Ja w ogóle mam wrażenie, że tak, że ta tarcza blokuje mi 100% damage'a, tylko że ona no niestety tą staminę, kurde, zużywa. Sporo tej staminy chyba zużywa jednak.
co to tak? Tak jęczy cały czas tam. Jest tak. Nie wiem, czemu ja to klikam. Walka dystansowa. Może to są jakieś podpowiedzi? Czasem. Są jako podpowiedzi. O nie! Nie, 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 nie! Kurde, zdążył się przemienić, no. God damn it. Fuck. Ja pierdziu. A ten co? Jaki zgon? Nie, ja sobie zaraz odbinduję to B i zamienię z atakiem, bo mi się te dwa przyciski non-stop, konstant po prostu mi się mylą. Jak chcę atakować, to klikam B, a jak chcę robić unik, to klikam, kurde, RT, nie? Nie wiem, po prostu chyba przyzwyczajenie z jakiejś innej gry, jak kiedyś grałem, może, nie wiem, I don't know. Cholernie mi to nie pasuje. No fajnie, 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 bardzo fajnie. Coś jeszcze? I dlaczego te pociski tego łucznika lecą bezpośrednio we mnie i przenikają przez te szkielety? No patrzcie na to. No sorry, ale no co to kurwa jest? Że tak kurde powiem brzydko. To żeby kurna za łatwo nie było, tak? No magia, jakaś to jest jakiś arkan magii, której nie rozumiem zdecydowanie. Nie lubię czegoś takiego, w sensie nie lubię jak się z graczy robi po prostu debili. Kurwa. Kurde, nawet to ja już nawet nie chcę myśleć, jaki boss będzie w tej na tym poziomie. Mam wrażenie, że w tej grze takim totalnym game changerem jest właśnie ta stamina, która schodzi przy atakach, przy unikach, przy wszystkim. Niestety takie uroki. No, ale w pudło to już można trafić, ale
Ale w postać jakąkolwiek to już nie. Fajnie. No i cyk. O! Ta tarcza faktycznie nie blokuje 100% damage'a od tego łucznika. No i znowu odwaliłem. Jak tu tego rycerzyka pokonać? Jakoś mi się wcześniej to udało, a teraz to tak... Dobra, jest unik. Cyk. Cyk, dwa hity, trzy. Dobra. Ej, to nie było wcale trudne, wystarczyło faktycznie podejść do tego bardzo spokojnie i wyczuć odpowiedni moment. Dobra. Teraz tak. Fajnie by było, jakby tu było jakieś ognisko. Może na górze. Chyba coś słyszę. Yeah! Kurde! Tak, to się robi. Odpoczynek, cyk. Ale ulga. Trzy potki z powrotem, pełne żyćko. Yeah. Oho. No tak. Zapomniałem, że tego ogniska to respią wszystkie potworki z powrotem. Jakaś podpowiedź chyba, nie? Uważaj na przód. Dobra, dam dobre. A tu coś było. Spróbuj walka dystansowa. No właśnie. Może faktycznie trzeba, kurde, z dystansu ustrzelić tego gościa, który się tam zmienia. Transformuje, że tak powiem. A zobaczymy. Wyposażenie. Chwila, bo mnie coś tu... O ty kurde. Spadł go. Ekwipunek może, nie? O, długi łuk. Ale nie mogę, bo z kolei nie mam zręcznych. No dobra, nieważne. Nieważne. Dobra, no to w takim razie trzeba zrobić tak. Szybciutko sprint. I ubić tego, o. Tego, co się zmienił. No i po problemie, dobra. Ja. Przeszukaj zwłoki. Duża dusza. Miło. Kurde, jeszcze jeden. God damn. Dobra. Teraz pytanie, czy na dół, czy pójść sobie tutaj i zobaczyć, co jest tutaj. Coś tu jest. Coś ho... O kurde. Witam. Jak się miewamy? No dobra,
Nie wiem jak. No ale tak. No to nie byłem gotowy. Tu coś... Kurde! Fuck, misskliknąłem, no. Misskliknąłem, kurde, tą płotkę. Kurde. Coś podniosłem. Szeroki miecz. Ale nie mogę go nosić tak i tak, dobra. Tam jakaś balanga jest. Słuchajcie. Wow! O kurde, ale mnie kurde urobili. I się wysadzili jeszcze. Dobra, aż tak mnie to nie boli, szczerze mówiąc. Bo i tak przypadkiem zużyłem... i tak przypadkiem zużyłem miksturkę, to jest jedna rzecz. A druga jest taka, że i tak ognisko jest. Tutaj niedaleko. Ej, to mnie kosztowało dużo życia, kurde, ten skok. Dobra, jeszcze raz tędy. Poprzednio łatwo poszło. O kurde, teraz jakoś szybciej zaatakował. Znowu imprezka, tylko teraz tak. Ja mam jakieś bombki, może te bombki mi pomogą troszeczkę tutaj. W tym przypadku. Siema KNR. Fajnie wygląda ta gierka, ale już mam jej dość. Nie no, żartuję. Nie, tak, nie jest tak źle. Ale jest zajebiście ciężka. Dla mnie przynajmniej. Cholera! Nie! Kuźwa, ja miałem tą bombę przypisaną, a chciałem się uleczyć. O, żeż w dupę. O ja pitole. Może rzeczywiście trzeba zrobić tak, że trzeba użyć tej bomby. Słuchajcie, może trzeba użyć tej bomby tam na tych skrzynkach, które wybuchają po prostu. Tak się nie spierdzielić, bo to dużo życia kosztuje. No tak, zapomniałem. Dobra, nie jest najgorzej.
No a ten co? Halo? Serio? No dobra. Aha, zadał mi hita jeszcze zanim zginął w ogóle. Zginął, zadał mi hita. I don't know. Czy mam licznik deadów? Chyba będę musiał włączyć. Jeżeli taki jest. W sensie nie wiem jak go zrobić, szczerze mówiąc. Ale bardzo bym chętnie sobie zrobił, bo zginąłem już chyba z 15 razy w tej grze. Tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, zrobię tak. Bombka. Oho, nie, kurwa, zajebiście. Da się chociaż tym celować? Czy coś? No nie, no nie, no kurde, ale oni mnie... Robią mi jak są po prostu. Robią mnie jak chcą, po prostu kurwa, robią mnie jak chcą, no. Kurwa. Teraz sobie odpalę jakiś licznik, kurde, śmierci. Poważnie. Wow. Nie wiedziałem, że tak się da. Nice. Dobra. Stąd chyba nie muszę schodzić, bo tu aż tak życia nie kosztuje. Jak sobie zaskoczę. Teraz mi się uda, kurde. Wierzę w to. No, chwila. Cyk, bomba zapalająca. Kurde, ja mam tyle tych bomb, że ja powinienem nimi spamować normalnie. Czekajcie, bo coś podniosłem. Wyposażenie. Wróć. Ekwipunek. O właśnie, jest jakiś fajny hełm. Waga, trwałość. Absorpcja. No nie, trochę więcej jednak absorbuje ten, który mam teraz. To nie, to raczej nie. Ewentualnie rękawice. O, rękawice są lepsze. Tak? No, zakładam. Co jest? Jak to się zakłada? Czegoś mi brakuje, że nie mogę tego założyć? No nie mogę, nie wiem dlaczego. O co tu chodzi? Aha, dobra, trzeba było przez wyposażenie to zrobić. Dobra, już wszystko jasne. O, a może tędy zaraz sobie pójdę? Może tam będzie prościej. Yeah.
Mhm. Kurwa, może frytki do tego. Aha, tego w ogóle już nie mam. Fucken. No tak, to się nie odnawia. Jakie w ogóle dwie strzały w głowie mam. Nice. Też fajnie. O, zniknęły. Dobra, mając taką ilość życia, myślę, że to już jest GG generalnie. No. Kurwa, zapomniałem o tym magiku, co cały czas tu siedzi. Dlaczego to jest tak kuźwa skryptowane, że te potwory siedzą dokładnie w tym samym miejscu cały czas, w ogóle się nie ruszają z niego? Ten mi desant na ryja zrobił. Co jebać, ja sobie zejdę tędy. Zobaczymy co tam. Coś tam jest dużego. Mam nadzieję, że to coś mnie nie zaatakuje. Tylko się nie obudź. Nie ty, dobra, ty to się możesz obudzić. Ale ten wielki co tutaj jest leży. O kurde. Okej. Trochę jestem zesrany. Może jednak nie. Może jednak sobie ominę go jakoś, co? Mogę? Chyba nie mogę, bo już mnie... Fucken. Ożysz ty w dupę. A, no to spoko, on ma kurde... Fajnie. Bardzo fajnie. Typ ma tak długą halabardę, że nie da się w ogóle tego uniknąć. Tych jego ataków. Ogólnie. Super gra, super partia, kurwa.
Dobra, no nie jest najgorzej. Przecież mogło być lepiej teraz. Iść znowu na dół i ryzykować walkę z tym grubasem? Czy jednak tędy? Pójdę tędy. Może się przemęczę z tamtymi po prostu jeszcze raz. No fajnie. Do ściany mnie przycisnął. Kurde, mam wrażenie, że im dłużej ta gra trwa, tym bardziej się irytuje. Dobra, teraz co ja? On sobie tu wejdzie, teraz sobie drugi wejdzie na drabinę. Dobra. Syk. Przydałyby się te ogniska tak co 5 metrów. To by było super, nie? Dobra, jeszcze podejście drugie. Znaczy podejście 56. Ale akurat z rycerzykiem no to jest, nie wiem, trzecie. Te rolki to gówno, kurde, nie działają w ogóle. To już lepiej tarczą się bronić. Poczekać na dobry moment i go za... No, kurwa. Co, odstawiam tego pada. W dupie go mam. Gram klawiaturą. To jest to. To jest obrona. Bieg to jest spacja. Dobra. No i wszystko wiem. Tylko którym się używało podków? Muszę na szybkości sprawdzić. Użyj przedmiotu R. Dobra. Już wszystko wiem.
Jeszcze muszę sprawdzić, co to było. O, poda, dobra. Jest git. Muszę przyznać, że mało intuicyjne jest sterowanie na klawiaturze też. Dużo bardziej intuicyjne jednak jest na padzie, ale... Ale niestety moje przyzwyczajenie klawiatura mysz mówi mi graj na klawiaturze. Będzie prościej. Gościu, nie wiem jakiego drzewa, tego drzewa co tam miało być gdzieś tam. To nie wiem, to ja już dawno to mnie tam nie ma. Wow! O kurde! To było dobre. Oh yeah. Skurwysyn. Dobra. Tu był ten jeden cwaniaczek. Cyk. No i dobra, teraz kurde chwila prawdy. Bomba zapalająca. Może spróbujemy sobie je użyć. O, coś tam zadziałało. Jeszcze raz. Cyk. Nie. Chwila. Ja chciałem tego. O, to się uleczyć. Czemu w ogóle ta myszka jest taka zajebiście czuła? Nie rozumiem tego. I w ogóle tak... No ta gra nie jest w ogóle przystosowana do grania myszką. Z tego co widzę. Się faktycznie powinno padem grać tylko i wyłącznie.
Dobra, były pompki. Dobra, jest, kurde, leży ten największy skurczybyk. Co prawda nie mam już potek, no ale może jakoś przeżyję. O nie, tam jest jeszcze jeden, god damn it, ja nie chcę. Ale chyba jednak muszę. Kurde, no dobra. Aha, spoko, to mi pomogło. Ale coś we mnie rzuca tymi bombami. Aha, kurde, dobra, to ten cwaniaczek. Ja pierdziła, ja się zastanawiałem, co to tak wybucha wcześniej. No to ten, kurde. Aha. No jeszcze żyłem! Kurwa, trzymajcie mnie. Przeskoczyłem sobie napada z powrotem. Jest dobrze, już nie mam potek. Kiepsko to widzę. Te bombki też mi się nie odnawiają. Kurde. No to niedobrze. Już może najpierw powinien tego Bombermana, kurde, co tam się kampi, ubić. Nasz kurde. Yeah.
No gdzie oni są? Dobra. O kurde, tego jeszcze nie było. Tego ataku. No kurde, no nawet nie mogę go namierzyć. God damn. To fajnie, że dusze odzyskane, ale już... Slipa. Autentycznie mam kurwa dość tej gry. No, mi już weszło na psycha i to tak konkretnie. W sensie dla mnie ta gra jest tak cholernie nieprzewidywalna momentami, że... W sensie to z jednej strony dobrze, że jest nieprzewidywalna, nie? I jakby... Nie jest taka totalnie automatyczna, no właśnie o to chodzi, że nie jest automatyczna, przynajmniej na razie, przynajmniej dla mnie nie jest automatyczna, bo pewnie są tutaj jacyś, na pewno istnieją ludzie, dla których Soulsy to jest kuźwa pikuś. Ale no... Autentycznie jest to jedno z najgorszych, znaczy jedna z najgorszych pod względem trudności gier, w jakie grałem w ogóle, kiedykolwiek. To moja psycha już jest na bardzo, bardzo niskim poziomie w tej chwili. No, dobra. Nara. Nie będę tęsknić. Ale dobra, kurde, mam trzy potki i jestem na rycerzu. Bo to być może jest moje najlepsze podejście w tej chwili.
Fajne. Fajne, też tak bym chciał. No tak, zamiast w niego to w ścianę, kurwa, nice. Fajnie, fajnie. Gdzie te moje duszyczki są? Tutaj są moje duszyczki, dobra. No ale najpierw muszę klasycznie tutaj siachnąć tych dwóch, bo ten Bomberman mi będzie przeszkadzał potem. Dobra. No i dobra, jaka jest recepta na tych szkieletów, kurde. Ten dobra, pieska odciągnę. No. Na niego w ogóle uniki nie działają, z tego co widzę. Ja robię unik, on mnie... Autonamierzanie ma jakieś po prostu, nie? Fajnie. No kurde. On szybciej atakuje niż ja. Przysięgam. Wszystkie potwory to szybciej atakują ode mnie. No i dobra, teraz może tego. Niech ktoś wypierdoli tą staminę z tej gry. Błagam. Życie byłoby piękniejsze bez tego. Musiałem to zrobić, bo już wiedziałem, że to będzie, że będzie źle. Dobra. Odpuściłem sobie po prostu teraz. Ejku, no dobra. Ale przynajmniej duszyczki są tutaj. Aha, których nie miałem. Dobra, nieważne. No tak, żeby mieć te, które miałem, to muszę wrócić tam do tych szkieletów. O, bomba zapalająca. Sztuk 3. To się przyda.
No i fajnie, ale to i tak już nie mam żadnych szans praktycznie. Zero życia. Zero życia, zero szans na przejście tego. Prawdopodobnie. No ale próbuję jeszcze. Dobra, nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Nie, kurde, wiedziałem. Dobra. Kurwa, mam dość. Autentycznie mam dość tego. To nie dla mnie. Muszę sobie, nie wiem, zagrać w coś kurde spokojnego przez następne dwa dni, żeby do tego wrócić. Dobra, to ostatnie podejście. Op. Aha. Kurwa, no nie wierzę. Weźcie mnie, trzymajcie. Jeszcze raz, ostatnie, dosłownie ostatnie podejście.
Dobra. Dwie potki, pełne życie. To jest do zrobienia. Muszę w to tylko uwierzyć. Dobra, najpierw by było... Oho, dobra, najpierw mi ten piesek przybiegnie. I spróbuję najpierw samego pieska ubić. Jak go wywaliło. Dobra. No i teraz jakoś po kolei muszę ich odciągać, pojedynczo ich bić. Bo inaczej to nie ma sensu. Halo? Halo? Ja tu stoję. O kurwa, ale zajebał. A co ten drugi? No nie, miało być pojedynczo. Kurde, co to jest? Ja się nie bawię w coś takiego. Nie, no już jestem dead. Autentycznie już jestem martwy. A może nie? A może tak? No nie, no czym on mnie zabił? No kurwa. Mam dość. Nie chce mi się. Sorry. Słuchajcie, nie, to muszę sobie przerwę od tego zrobić. To jest przerąbane. To jest przerąbane. Ustawienie uruchamiania, graj w sieci. W sumie to mogę sobie grać poza siecią, to nie ma znaczenia, nie? No. Nie, słuchajcie, dobra, koniec tego. Jakby... Dość, słuchajcie, następnym razem. Jakby ta psychę mam, że tak powiem, na poziomie zero w tej chwili, więc... No... No. Generalnie mega fajne doświadczenie. Z początku mi się podobało, z początku myślałem, że jest... spoko gierka. Te potwory tam na hita schodzą. Ten pierwszy boss był trudny, no faktycznie był trudny, ale on był do przejścia. Ale nie, doszedłem na drugi poziom i... No. Po prostu no. Może robię coś nie tak, może, nie wiem, postać się rozwijam, może... Nie wiem, powinienem wbić więcej statystyk u tej babeczki, co była tam w tym. Możliwe. I don't know. Ale słuchajcie, no nie, kurde. Dobra. Kończę. Słuchajcie, dzięki, że oglądaliście, jeżeli jeszcze jesteście. Ale to już jest psycha zero. No. Kurde. Muszę się z tym przespać i do tego wrócić po prostu. Ojejku, kurde, bele. No... Chłopie, było dobrze? Było, w sensie, no nie wiem, może jak na pierwszy raz to było dobrze, nie? Ale kurde, jak ja przecież patrzyłem, jak ty grałeś w Sekiro. I ja chyba u ciebie nawet wtedy grałem w Sekiro. Z tego co pamiętam, Reni, to kurde. To jakby... Ja nie mogłem nic przejść, a potem byłem pod wrażeniem, jak ktoś przeszedł Sekiro. To ja po prostu jestem pod mega wrażeniem, jak ludzie takie gry przechodzą, nie? Jak... No nie wiem. Mega jestem pod wrażeniem, jak ludzie coś takiego przechodzą. Ty przeszedłeś Sekiro, to ja nie wiem, jak ty to zrobiłeś, człowieku, ale... Ale no, szacun mega. Tym bardziej, że Dark Soulsy 3 podobno są łatwiejsze od Sekiro. Nie wiem. Dobra. Zostawiam was z tą myślą. Trzymajcie się. I do następnego streamka. Nara.